Stop. I obie, że jesteśmy w brzuszku, co nie? I musimy sprawdzić, czy jeszcze nic nie nadrabiali, próbując pójść tą igłę, ale nie widać nic. Także tu jest wszystko w porządku. Tu jest wątroba. Tu jest żołądek widoczny. Przepona, serduszko bije, widać ją dokładnie. Co nie? Napis tłuszczowy, to jest dodatkowy płacik wątroby, który zawsze przeszkadza przy zapalstwie operatora i wchodzi w pole operacyjne często. O, i na moją stronę trochę. O, dobra. Trzymaj kamerę. Głębie, bo tu nie widać na monitorze niestety, ale nie widać głębokości nigdy. I to jest w tych zabiegach zawsze najtrudniejsze. Wyczuć głębie, wyczuć miejsce, gdzie jesteśmy, bo ruch ręki w tą stronę do dołu powoduje to, że narzędzie idzie do góry. Przewód pęcherzykowy to jest to, co jest połączony pęcherz żółciowy z drogami żółciowymi. I to musimy zaklipsować i przeciąć. I to jest tak zwana 1/3 operacji. To, co można przeciąć. Największa przyczyna później otwarć. To znaczy otwarcia tradycyjnego przy laparoskopii, jak z tej pęknicy się leje krew. I teraz tak, krwawienia nie było za dużego. Proszę, tak wygląda łożysko po wyciętym pęcherzyku. Krwawić nie krwawi, także nie trzeba nic koagulować, ale dren, zasada jest taka, że przy operacjach pęcherzyka dren się zawsze zakłada na łożysko, jakby tam jakieś krwawienie, czy są takie dodatkowe przewody żółciowe się otworzyły, to trzeba... Dobra, skończymy. Wyłączamy aparat, jeszcze szycie mamy. Wyłączcie aparat. O, to jest zacięty. I za daleko.